Jak to mówią do 74 razy sztuka? Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejne wieczorne pytanie do poduszki, czyli krótki komentarz do czytań mszalnych, czyli jeszcze inaczej mówiąc, pytanko do rachunku sumienia, czyli jeszcze inaczej mówiąc, zaproszenie do kwadransu szczerości, czyli żeby trochę pomyśleć na podstawie Słowa Bożego. Kochani, dzisiaj dostajemy w Ewangelii Świętego Marka opis powołania pierwszych uczniów. To jest taki fragment, który bardzo lubię, i to jest taki fragment, który też robi trochę zamieszania w moim życiu. Dlatego, że trzeba go dobrze zrozumieć, żeby się, że tak pamiętać, złapać na pewną pułapkę. Mianowicie, jest tam takie słowo, które jest świetne, ale może być zwodnicze. Mianowicie jest to słowo natychmiast. Zobaczcie, że kiedy Jezus powołuje swoich pierwszych uczniów: Piotra, jego brata Andrzeja, potem Jana, jego brata i tak dalej. To napisane jest, że oni, kiedy to do nich powiedział, to natychmiast zostawili wszystko, co mieli, natychmiast poszli za nim. I to jest coś yy, bardzo pięknego. W sensie taka odpowiedź człowieka na boże wezwanie, kiedy Pan Bóg przychodzi, proponuje coś, w tym wypadku proponuje coś niezwykłego, mówi: chłopaki, wy łowiliście ryby, ja z was zrobię rybaków ludzi, będziecie serca ludzkie łowić, to serce człowieka, który odpowiada okej, okay, to jest genialny pomysł, Panie Boże, masz fantastyczne w ogóle y, rzeczy dla nas, natychmiast po prostu zostawiamy cały ten nasz badzie, w którym mieliśmy, idziemy za Tobą. I dlatego właśnie z jednej strony to słówko natychmiast jest fenomenalne. I byłoby czymś bardzo pięknym w nas, żeby, no właśnie, żeby tak natychmiast odpowiadać na Boże wezwanie. Ale jakim było dla mnie zaskoczeniem, kiedy uważnie sobie poczytałem... Y, Wszystkie cztery Ewangelie i zauważyłem, że przecież oni się już znają. W sensie Pan Jezus z Piotrem i z Andrzejem to się już spotkali. Mało tego. Oni za nim już w sumie poszli. Jeżeli pamiętacie, to spotkali się po raz pierwszy u Jana Chrzciciela nad Jordanem. Tam, gdzie przede wszystkim Andrzej spotkał Pana Jezusa, potem zawołał Piotra. Była pierwsza rozmowa między Piotrem a Panem Jezusem, i potem oni poszli w ogóle razem z nim z nad tego Jordanu do Galilei. Co się okazuje? Słuchajcie, On już ich de facto, to wcześniej, w sumie, powołał. Nie wiem, czy można to nazwać takim oficjalnym powołaniem, takim, że powiedział, pójdźcie za mną, ale już się poznali, już wiedzieli, kim On jest, już usłyszeli od Jana Chrzciciela, to jest Baranek Boży, Ten zgładzi grzechy świata, to jest Mesjasz, do którego trzeba pójść. Andrzej, który był uczniem Jana Chrzciciela, odszedł od Jana Chrzciciela, poszedł do Pana Jezusa. Jak się okazuje, potem wrócili do domu. Czyli to natychmiast, to jest... Yy... Kolejne natychmiast w ich życiu. Czyli po pierwszym natychmiast było takie, że jednak zrezygnowali albo, albo nie wiem w ogóle co. Jak się Ewangelia poczyta jeszcze dalej. To pan Jezus tego świętego Piotra to będzie jeszcze kilka razy powoływał. Po tej słynnej rozmowie pod Cezareą Filipową, gdzie tam Piotr go będzie karcił, Jezus też mu powie: pójdź za mną. Potem znowu w kolejnej słynnej rozmowie, już po zmartwychwstaniu nad jeziorem Tyberiackim, tam gdzie będą łowić ryby, znowu usłyszy: pójdź za mną. Otóż moi drodzy, trzeba się zachwycić tym natychmiast, to jasne, ale też trzeba zrozumieć, że nie zawsze tak to działa. I że też pójście za Panem Bogiem nie jest jednorazowym natychmiast, tylko jest bardzo często powtarzaniem w kółko i w kółko tego natychmiast. Kochani, jakie pytanie chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj zadali, albo raczej trzeba by powiedzieć serię pytań, które chciałbym, żebyśmy sobie zadali. Najpierw w naszym kierunku. Po pierwsze, czy natychmiast odpowiadasz na Boże Wezwania? Bardzo często wiemy, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Na przykład, żebyśmy coś konkretnego zrobili, żebyśmy, nie wiem, komuś przebaczyli, kogoś pokochali, z jakiegoś zła zrezygnowali, coś dobrego zrobili. To czy jest w nas, tak jak w tej Ewangelii Markowej, natychmiast na to odpowiemy. Drugie pytanie. Tam, gdzie nie potrafisz za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, to czy, że tak powiem, masz sobie taką odwagę, żeby nie mówić sobie, o Boże, już zawaliłem tyle razy, to już się odpuszczę. Nie. To piąte natychmiast jest kolejny natychmiast i trzeba je po prostu podjąć. Więc pytanie: czy się jakoś zupełnie głupio nie, wiem, nie oskarżasz, nie deprecjonujesz, nie użalasz nad sobą, że jesteś taki beznadziejny, tylko przyjmij kolejny natychmiast i je weź. I trzecie pytanie: jeżeli chodzi o innych, którzy może natychmiast nie odpowiedzieli na Twoje różne wezwania, na Twoje różne prośby, to czy dajesz im kolejną szansę? W tych Ewangeliach widać, że Pan Jezus nie rezygnował. Kiedy po pierwszym natychmiast okazało się, że to nie bardzo natychmiast, zrobił drugie natychmiast. Po drugim, jak się potem okazało u Piotra, zrobił trzecie, a potem czwarte i dawał kolejną szansę. Trzy pytania na dzisiaj. Jak to jest z tym natychmiast w tych trzech różnych wariantach? Kochani, dzisiaj, myślę, jest trochę więcej myślenia, no bo są trzy kierunki pytań, ale to jest ważne, żeby sobie o to jedno słówko z tej Ewangelii zadać. Myślę, ważne pytanie. Natychmiast. Co to znaczy w twoim życiu? No, dobrze, to ja natychmiast się wezmę do roboty. Bo muszę złożyć teraz bardzo dużo filmów dla was, bo nie będę miał przez najbliższe dni dostępu do internetu. Więc ja natychmiast idę do roboty, żeby wam to wszystko poskładać i powrzucać, i potem to, żeby się udostępniało tak automatycznie. A ja jadę w burz i dżunglę. Dobra, to tyle na ten raz. Jak zawsze było mi bardzo miło się z wami spotkać. Widzimy się jutro, co to jest jutro, wtorek, czyli pewnie w jakimś vlogu. No i tam mogę w tych wszystkich porannych. A, bo w ogóle jutro ta wraca. Pszczoła jutro wraca też. No, no to do zobaczenia. Z Bogiem serdecznie Was pozdrawiam. Pa!